Drugi integracyjny turniej sprawnościowy Bezpieczna Droga ma na celu poszerzenie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poszerzenia umiejętności dotyczącej udzielania pomocy przedmedycznej. Tak naprawdę też skupiliśmy się na tym, żeby dobrze się pobawić. Organizatorem imprezy jest Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym imieniem Matki Teresy z Kalkuty w Elblągu. Współorganizatorami jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu oraz Automobil Klub Elbląski. W turnieju bierze udział 8 drużyn trzyosobowych. Są to uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy, dwóch specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Sprawniejsi.